Zaczniemy od pytania dotyczącego rady i jakie problemy pan dostrzega? O kilku z tych problemów rozmawialiśmy jakiś czas temu w czasie naszego pierwszego spotkania. Ja pozwoliłem sobie jeszcze, czy pozwolę sobie podzielić się kilkoma moimi obserwacjami z funkcjonowania tej rady, tej kadencji i część z nich pewnie będzie się odnosić do innych rad dzielnic w Krakowie i nie tylko. Parę miesięcy temu minęła połowa naszej kadencji, więc to myślę jest jakiś też moment, żeby podzielić się pewnymi wrażeniami, informacjami, obserwacjami. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, która mnie w początkowym okresie pełnienia funkcji mandatu radnego już uderzyła i którą zaobserwowałem, że formalnie zarząd, a tym samym przewodniczący, nie musi z punktu formalno-prawnego odpowiadać na korespondencję, która jest do niego kierowana, czyli mówiąc najkrócej, może odpowiadać na korespondencję wybraną. Nie podlega przepisom kodeksu cywilnego w tym zakresie. No i to jest czasem problem, bo spotykam się z informacjami od mieszkańców, którzy pytają się na przykład o remont jakiegoś chodnika czy ulicy, który to remont był już obiecany, już miał być na liście kilka lat temu. No i mieszkańcy wystosowują odpowiednie pismo do Rady Dzielnicy z pytaniem, kiedy to będzie, jaka jest sytuacja tego tematu. No i nie dostają odpowiedzi, no i mają do mnie pretensje, dlaczego Rada nie odpowiada. Tak więc ja mogę oczywiście jako szeregowy radny udzielić im odpowiedzi, zgodnie z moją wiedzą, natomiast no, to przewodniczący Rady Dzielnicy i zarząd dzielnicy jest reprezentantem, no i jest, jakby to powiedzieć, też rzecznikiem większości w Radzie, która ma głos decydujący, więc też może odpowiadać w sposób odpowiedzialny. No i to jest pierwsza sprawa, ponieważ ja na pierwszej sesji już złożyłem takie pismo do przewodniczącego, no i o dziwo nie dostałem odpowiedzi. I tak, nie, to było rzeczywiście dziwne, bo ja myślałem jednak, że dzielnica jest, nie miałem tej wiedzy, że nie podlega tym przepisom, więc myślałem, że dzielnica, jak każdy urząd, ma taki obowiązek w ciągu 30 dni. To jest pierwsza rzecz, która się odnosi, jakby dać na przykładzie, do naszej dzielnicy, ale podejrzewam, że może taka być sytuacja też w innych dzielnicach, co może być też przedmiotem jakichś dalszych rozważań. Druga sprawa, która już jakby narastała przez kolejne sesje, to jest kwestia jakości podejmowanych uchwał. Może zacznę od ilości. Proszę też zauważyć, że my niemalże z sesji na sesji mamy coraz mniej punktów. Myśmy zaczynali od 10, czasem 15, a w tej chwili czasem nasze rozważania na sesji ograniczają się do ustalenia punktu obrad, uchwalenia protokołu z sesji poprzedniej, 2-3 punkty jakieś formalne, które wynikają z korespondencji, która do nas przyszła, typu opiniowanie WZ-ki albo typu rozdział środków, które po prostu musimy rozdzielić do danej daty, oświadczenie, komunikaty i koniec. I z czego to wynika, moim zdaniem? Z tego, o czym powiedzieliśmy sobie na pierwszym naszym spotkaniu, ze składu osobowego dzielnicy, ponieważ myślę, że zdecydowana większość rzeczy pozytywnych, jak i negatywnych w każdej dzielnicy nie wynika z przepisów, z organizacji formalno-prawnej, ze statutu, tylko ze zdolności, kompetencji, potencjału, a tak naprawdę z chęci składu osobowego. Czy można powiedzieć większości, no bo to większość decyduje, nawet jeżeli mniejszość jest w jakiś sposób zainteresowana pewnymi działaniami, pewnymi, nie wiem, przedstawia jakieś projekty uchwał, przedstawia poprawki, no to zawsze większość może te działania zakłócić, przystopować. Więc to jest ta sprawa dotycząca właśnie liczby. Muszę się przyznać, że to jest też dla mnie jakiś wyznacznik jakości pracy dzielnicy, no liczba punktów podejmowanych na sesji. No to świadczy o tym, że potencjał dzielnicy jest no, co najwyżej umiarkowany. No i druga kwestia to jest kwestia jakości podejmowanych uchwał, nie tylko w jakim przedmiocie, ale też jakie pieniądze na co
są przeznaczane. Oczywiście to jest zawsze kwestia drażliwa, dyskusyjna. Ja wiem, że tego właśnie w sposób formalny nie można ustalić, ponieważ no, od tego jest też rada, żeby pewne rzeczy się, pewne poglądy się ścierały. Natomiast tutaj tego w cudzysłowie starcia nie widzę. To znaczy, jak panie zauważą, wszystkie projekty uchwał przygotowane przez zarząd, pomimo składania pytań, czy nawet formalnych poprawek, są uchwalane bez uwzględnienia głosu opozycji, czy tak zwanej opozycji, bo tak jak powiedziałem poprzednio, nikt, myślę, z tej grupy, i myślę, że mogę mówić w imieniu tej całej grupy, do opozycji się nie zaszeregował, tylko został w tym miejscu jakby ustawiony i tak jest obecnie. To jest druga kwestia. Z nią jest też związana sprawa, która już chyba jest dość znana szeroko, ponieważ wiem, że nawet na ten temat były pewne materiały prasowe. Sprawa tak zwanego druku 112a. Chodzi o rozdzielenie pewnej części z ogromnej puli medali związanych z 20-leciem Rad Dzielnic w Krakowie. Nasza dzielnica, czy większość naszej dzielnicy stwierdziła, że mamy tak wiele osób zasłużonych na terenie dzielnicy, że liczba przyznanych medali z tego tytułu była kilkunastokrotnie większa niż w stosunku do innych dzielnic. Niektóre dzielnice tych medali w ogóle nie wręczały, niektóre wręczały ich 5, 10, 15, no u nas było to kilkanaście razy więcej. Ale można było tak zrobić. No to jest jakby to tylko ocena, czy rzeczywiście wszystkie te osoby wypełniały ten zapis uchwały Rady Miasta, która ustanowiła te medale. Ja nie neguję, że szereg z tych osób ma bardzo duże zasługi, ale ten medal był wręczany za konkretne zasługi. Natomiast wydaje mi się, że nie wszystkie osoby wypełniały ten zapis, o którym przed chwilą powiedziałem. Natomiast jednym zdaniem odnośnie tego druku 112a doszło do sytuacji takiej, kiedy przed głosowaniem przynajmniej duża część z radnych miała przed sobą materiały inne niż później zostały wysłane do Kancelarii Prezydenta i Rady Miasta Krakowa. Czyli głosowaliśmy nad inną liczbą osób wyznaczonych czy wyznaczonych do uhonorowania tymi medalami niż w końcu ta uchwała zawierała. Oczywiście głosowaliśmy nad mniejszą liczbą, finalnie była ta liczba mniejsza, większa. Jest to w sumie sprawa być może pewnej omyłki, natomiast wszelkie nasze próby, zapytania, zweryfikowania tej sprawy, które się skończyły tak naprawdę na postępowaniu prokuratorskim, nie wyjaśniły tej kwestii. Znaczy wygląda na to, że było wszystko w porządku, natomiast no, część z radnych była, myślę, mocno świadoma tego, co ma przed sobą, a co było w finale. To jest tylko jakby takie zasygnalizowanie możliwości podejmowania pewnych działań. Tak? No to jest, ale tak jak mówię, to było przedmiotem postępowania. Sprawa jest w tym miejscu, w którym jest, więc tyle na ten temat. Kolejna sprawa, która wydaje mi się być istotną, która wykracza poza naszą dzielnicę, to jest kwestia udzielania przez większość w Radzie Zarządowi kompetencji do podejmowania uchwał zarządu w randze uchwał dzielnicy na wyznaczony czas. U nas to się dzieje na czas wakacji letnich i na czas wakacji zimowych. W sumie proszę zwrócić uwagę, że to jest okres około 2 miesięcy, czyli tak naprawdę 1/6 w roku, czasu w roku jest poza kontrolą większości radnych, czyli 3 osoby z 5-osobowego zarządu mogą decydować o pewnych opiniach, o stanowisku Rady Dzielnicy jako całości przez 1/6 dni w roku, no co wydaje mi się sytuacją rzeczywiście niepotrzebną, może tak bym to określił, bo myślę, że nie wszyscy wyjeżdżamy na 2 miesiące wakacji i nie wszyscy wyjeżdżamy też na te ferie zimowe razem gremialnie. Śmiem twierdzić, że spokojnie by się udało. Ale inne dzielnice stosują w ogóle ten zapis? Nie słyszałem o tym. Bo
Nie słyszałam o tym. Natomiast no, u nas była sytuacja taka, półtora miesiąca temu, właśnie w styczniu, kiedy to wszyscy wiedzieliśmy, że będą prowadzone konsultacje z radami dzielnic w zakresie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Odbyło się spotkanie w Radzie Miasta Krakowa. Z naszej dzielnicy był pan przewodniczący i byłem ja. I dostaliśmy materiał, który jakby też na tym spotkaniu był nam przekazany do opiniowania, do konsultacji, do zgłaszania uwag. No i było jakby też wiadomo, że no będzie ten temat musiał być przez Radę w jakiś sposób omówiony, dyskutowany. Takiego spotkania w randze sesji nie było, ponieważ było właśnie to pełnomocnictwo dla zarządu, no i zarząd jakby wygenerował te uwagi własnymi siłami. Nie było tej szerszej dyskusji. No i to jest na przykład, to jest właśnie przykład, że takie udzielanie pełnomocnictwa dla zarządu no, może w jakiś sposób pomniejszać rangę tych właśnie uchwał zarządów w randze uchwał Rady Dzielnicy na ten czas. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy albo zrezygnować z tych pełnomocnictw, albo inaczej organizować na przykład sesję w wakacje, bo wtedy z reguły mamy sesję w pierwszym tygodniu, czy w pierwszej części lipca i w drugiej połowie sierpnia. Moglibyśmy spokojnie te sesje odbywać w środku jednego i drugiego miesiąca. Myślę, że może wszyscy by nie mogli uczestniczyć, ale na pewno większość, a większość już może podejmować pewne, no może podejmować uchwały. Czyli reasumując, przez 1/6 w roku minimalnie trzy osoby mogą reprezentować zdanie 21 osób. No bo trzy osoby z zarządu, czyli większość. To jest pewna taka obserwacja. Kolejna kwestia, ja się może skupiam na minusach działalności Rady, ale ja rozumiem, że to też jakby cel Państwa projektu niekoniecznie polega ten cel Państwa projektu polega na tym, żeby informować o tym, co się dzieje w dzielnicy. Tak? No więc jeżeli są takie obserwacje, no to rozumiem, że to jest ten moment, żeby się z nimi podzielić. Tak, czy pewnie jeden z, no ja tak rozumiem państwa ambicje i państwa projekt. Kolejna kwestia, to jest kwestia, o której już króciutko powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania. Dostęp do informacji, do korespondencji szeregowych radnych. Znaczy korespondencja kierowana do przewodniczącego, czy do Rady Dzielnicy, a szczególnie do Rady Dzielnicy, może być otwierana tylko i wyłącznie przez, jak rozumiem, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, ewentualnie pracownika administracyjnego biura. Nie może tego robić żaden z pozostałych radnych. Tym samym no, wiedza z tej korespondencji pozostaje w zarządzie osób, które otwierają te listy, no i nie jest przedstawiana albo jest wyrywkowo przedstawiana innym radnym. Wiem, że szereg dzielnic w Krakowie wypracowała taką procedurę, nieformalną, ale myślę bardzo pozytywną, kiedy to bądź pracownik administracyjny Biura Rady Dzielnicy, bądź sam przewodniczący, bądź ktoś, albo bądź wiceprzewodniczący, co jakiś czas, raz, dwa razy w tygodniu wysyła w formie takiego newslettera, okulnika do wszystkich radnych informacje o tym, jaka przyszła korespondencja na zasadzie dwuzdaniowa. Od kogo i w jakiej sprawie. Jeżeli dany radny jest zainteresowany tą tematyką, związany z współpracą z tym urzędem, czy z tym mieszkańcem, czy to może być też prywatna korespondencja, no to może podejść do rady. Bo pamiętajmy, że na przykład w Radzie Rada Dzielnica Siódma jest bardzo rozległa. Oni mają siedzibę na Salwatorze, natomiast ich okręg sięga aż po Chełm. No to jest kilka dobrych kilometrów, więc niektórzy radni pewnie nie często są w siedzibie rady, żeby kontrolować tą korespondencję na bieżąco. Więc możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym takim próbą, mam nadzieję, że niecelowego wykluczenia z obiegu informacji
Natomiast no, to jest też związane z tym, że jakakolwiek nasza, czyli tych radnych opozycyjnych, działalność w zakresie prób zgłoszenia poprawek czy prób zgłoszenia własnego projektu uchwał, no nigdy nie natrafia na pozytywny odzew. Można oczywiście powiedzieć, że są to poprawki marne, projekty uchwał niepoważne, natomiast wydaje mi się, że jeżeli żaden z nich nie został przyjęty, no to jednak nie możemy mówić tutaj o przypadku czy o słabości merytorycznej, no tylko jakimś celowym działaniu, tak? Może mocno powiedziane, ale no takie mam wrażenie. Mówię, mam nadzieję, że jest to tylko wrażenie i nie jest to tak do końca, natomiast no, praktyka pokazuje niestety inaczej. A ile było takich uchwał, więc tak proponowanych przez tutaj? Ja mogę powiedzieć w grupie. Chodzi o zarówno poprawki zgłaszane na komisji, bo komisja także debatuje nad projektami uchwał, więc są to pewne poprawki zgłaszane na komisji. Tutaj pewne, tu bardzo się zastrzegę, tu pewne informacje rzeczywiście udało się przemycić albo do uzasadnienia uchwały, natomiast nie udało się nigdy zmienić wektora uchwały. Czyli na przykład jeżeli opiniujemy coś, to na przykład z pozytywnego na negatywne albo z negatywnego na pozytywne. To było z reguły tak, że jeżeli na przykład mieliśmy temat remarszutyzacji, no to oczywiście zgłaszaliśmy pewne, czy zarząd zaproponował pewne stanowisko, natomiast uzasadnienie w naszej opinii było za słabe, więc wtedy jakby to powiedzieć pewnymi argumentami popieraliśmy to uzasadnienie. Więc jeżeli jakby to być nasza, tych radnych opozycyjnych, wola, opinia, myśl była zgodna z ideą projektu uchwały, no to wtedy oczywiście o współpracy możemy mówić. Natomiast jeżeli była, broń Boże, odmienna, no to wtedy jest szlaban. Co, i to na przykład szkoda, że Państwo też nie monitorujecie posiedzenia komisji, bo mieliśmy do czynienia, zdaje się, w... Czasami się zdarza w niektórych dzielnicach, ale no, jest tego dużo. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że jest to organizacji nietrudne. Zdarzało się w przypadku właśnie studium, że w posiedzeniach komisji braliśmy udział. No więc właśnie, zdaje się, w grudniu mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją na jednej z komisji gospodarki komunalnej, kiedy przewodniczący tej komisji ostentacyjnie nie odpowiadał na pytania członków komisji. Znaczy było zadane pytanie, oczywiście jak rozumiem, było to pytanie niewygodne dla przewodniczącego, albo przewodniczący nie chciał, albo nie mógł odpowiedzieć na nie. Natomiast no, pozwoliłem sobie wówczas zabrać głos w ramach komentarza takiej sytuacji, że jest to rzeczywiście sytuacja zupełnie niedopuszczalna, kiedy komisja, która ma być platformą kontaktu, dialogu, wypracowywania pewnych poprawek jeszcze przed sesją, zupełnie takiej roli nie pełni. I tutaj no, jeden z radnych wręcz wezwał przewodniczącego jakby to do złożenia funkcji, skoro się nie czuje na siłach albo po prostu nie radzi sobie z tym. No ale jakby to powiedzieć, nie spotkało się to z aplauzem większości członków komisji, no i sprawa jakby to została nieskomentowana i żadnych działań nie podjęto. To jest takie wrażenie. Tak jak mówię, być może gdyby taka sprawa została w jakiś sposób nagłośniona, to ten gentleman by się być może jakoś zmitygował, ale... W czym było kierowane takie zachowanie? Po prostu samym pytaniem, które było niewygodne? Tak, czy... no nie było to pytanie na zasadzie jak pan to robi, że jest pan takim wspaniałym przewodniczącym, tylko było to pytanie, które wymagało no, pewnej wiedzy, pewnego zajęcia stanowiska. No a w końcu wytłumaczenia się z podjęcia bądź z niepodjęcia pewnych działań. No więc jak panie rozumieją, są to pytania z gatunku niewygodnych, niechcianych, niepożądanych. No i tu być może leży odpowiedź na pani pytanie. Ale trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie w pełni poważnie, no bo to nie ja byłem. Czy nie jestem przewodniczącym, ja tylko obserwowałem tę sytuację i wygłosiłem pewien komentarz, o którym powiedziałem. Więc to są takie, niestety, no,
negatywne obserwacje, które, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, wynikają z jednej strony z niedoprecyzowania pewnych zapisów, a tak naprawdę w dużej mierze ze słabego składu dzielnicy. To być może też jest związane z tą kwestią wyborów. Wiele osób, i tu może przejdę od razu płynnie, jeśli mogę, do kwestii ordynacji wyborczej nowej, która była przedmiotem też pewnych konsultacji. Wracając do poprzedniej myśli, to być może też było związane z tym, że wybory, w których ja zostałem wybrany, czyli wybory, w których zostali wybrani radni obecnej kadencji, były przeprowadzone w odosobnieniu czy w oddzielnym terminie niż wybory do Rady Miasta Krakowa. Dotychczas były te terminy połączone. Ja akurat się nie zgadzam z poglądem, że rozdział tych wyborów był taki stuprocentowo negatywny, ponieważ to być może też był jakiś test dla dzielnic, czy rzeczywiście ludzie są zorientowani, czym się zajmują dzielnice i czy naprawdę warto głosować na tych radnych. Więc dla mnie ta niska frekwencja była tak naprawdę wyrazem rozczarowania, niewiedzy i pewnego zdystansowania się do działań podejmowanych przez poprzednich radnych. No bo ja rozumiem, że pewien stosunek do rad dzielnic wykreowali poprzedni radni. Ja nie mówię absolutnie o radnym, który był przede mną pełnił tą funkcję, bo jest to osoba bardzo zasłużona, natomiast mówię w ogólnym kontekście całego miasta. Ale gdybyśmy się przyglądali bliżej tej ordynacji, to ona rzeczywiście zawiera kilka zapisów interesujących i idących w dobrym kierunku. Po pierwsze jest to właśnie wpisanie przymusu wspólnego terminu dla wyborów do rad dzielnic i do rady miasta. Pomimo tych zastrzeżeń, o których powiedziałem przed chwilą, wydaje mi się, że to jednak jest pozytywna zmiana, czy jakby ten zapis. Z kolei negatywnym wydaje mi się, ale ja mam nadzieję i tak też zapewniano nas na spotkaniu, które się odbyło z organizatorami czy z pomysłodawcami tej nowej ordynacji, że to jest pewien projekt, który jeszcze będzie podlegał pewnym zmianom, czy może podlegać pewnym poprawkom. Wydaje mi się, że negatywną zmianą zaproponowaną w tym projekcie jest usunięcie wymogu przedstawienia w momencie rejestracji kandydata listy z 25 podpisami mieszkańców z danego okręgu. No wydaje mi się, że to jest taki przymus taki, jest takim pierwszym testem dla danego kandydata. No bo na takiej zasadzie można się po pierwsze podjąć decyzję w 5 sekund, wypełniając wniosek i deklarację i przychodząc do komisji dzielnicowej i rejestrując się. Poza tym może być to osoba zupełnie nieznana, nie mająca żadnego poparcia w danym środowisku. Czyli może być to w cudzysłowie spadochroniarz z innego okręgu i możemy mieć sytuację taką, że nagle z radnym się stanie osoba zupełnie nieznająca realiów, nieznająca osób, nieznająca fizjografii terenu, czegokolwiek. Więc to wydaje mi się być kwestia, która zresztą zasygnalizowałam ją w stosownej poprawce. Wydaje mi się, że ta kwestia powinna zostać przywrócona, czy nie powinna zostać usuwana. Natomiast jeszcze się patrzę tutaj, jeszcze jest jedna kwestia, na którą w tym ordynacji chciałem zwrócić uwagę. Otóż mamy w paragrafie 20 w punkcie 2 dość nieprecyzyjne informacje dotyczące kształtowania czy ustalania okręgów wyborczych. Ja może przeczytam ten punkt. Przy ustalaniu okręgów wyborczych należy uwzględnić więzi społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzennej. Nie ma konkretnych kryteriów ani czynników. No bo oczywiście mierzyć więzi społeczne i uwarunkowania przestrzenne możemy w każdy sposób. Jeżeli mamy jakąś, że tak powiem, główną ideę, to takie czynniki sobie możemy dodać. Więc to są takie dwie kwestie, o których chciałem w kontekście tego projektu powiedzieć, a jakby to wskazać. Ale można to doprecyzować, ten zapis, że według czego wtedy należało. Tak, bo mamy na przykład uwarunkowania przestrzenne, które rzeczywiście mogą być takimi twardymi kryteriami, na przykład linia kolejowa. Wydaje się, że to czy rzeka, czy jakieś właśnie uwarunkowania geograficzne wynikające z orografii terenu.
to myślę jest uwarunkowanie przestrzenne, które może stanowić barierę po prostu dla dotarcia, czy sprawnego dotarcia do punktu wyborczego, czy do siedziby Rady Dzielnicy. Także mamy kwestię tych więzi społecznych wynikające z tradycji. Czy tu chodzi na przykład o pewne, jak dobrze wiemy, Kraków, zwłaszcza na obrzeżach, składa się z pewnych jednostek osadniczych, dawnych wsi. Więc pytanie, czy podział takich wsi nie powinien przebiegać jednak według jakichś sformalizowanych kryteriów. Dalej są to oczywiście kwestie na przykład odległości od lokalu wyborczego. Mój okręg wyborczy jest jednym z największych w dzielnicy, a z drugiej strony charakteryzuje się tym, że 80% ludności jest skupiona w jednym, jakby to ci, krańcu tego okręgu. Natomiast pojedyncze domy czy dziesiątki osób są rozrzucone po reszcie okręgu. Więc to też stwarza, myślę, głównie dla mieszkańców problemy, żeby skontaktować się z radnym, a z drugiej strony dla radnego, aby móc się w miarę sprawnie z mieszkańcami kontaktować. Sytuacja była taka akurat w moim przypadku, że do lokalu wyborczego, w którym można było zagłosować na, między innymi na mnie, przychodziły osoby z innej dzielnicy. Po prostu nie wiedziały, że akurat one są nie w tym obwodzie głosowania, nie w tej dzielnicy, bo po prostu sąsiad akurat był w mojej dzielnicy, w moim okręgu, a on akurat był już w dzielnicy siódmej. Więc no, ktoś stracił 4 głosy, a ja 4 nie zyskałem, no bo on nie może na mnie zagłosować, bo nie był akurat w moim okręgu. To jest oczywiście być może w skali miasta niewielki problem o tych 4 głosach mówię. Natomiast chodzi tutaj właśnie o te czynniki, o które pani pytała, że tutaj być może ten okręg też nie został najtrafniej ustalony. Tyle jeśli chodzi o tą ordynację. Ewentualnie jeszcze jakieś problemy z funkcjonowaniem albo generalnie plusy, minusy. Znaczy, ja muszę, jeżeli już tak przechodzimy do takich jakichś finalnych konkluzji, ja muszę powiedzieć, że nie dziwię się na przykład, bo wiem, że były takie przypadki w Krakowie, znam przynajmniej takie 2, radnych, którzy po kilku miesiącach od momentu wybrania na funkcję radnego zrezygnowali. Dlaczego? Zrezygnował jeden z radnych, zdaje się, z Nowej Huty, który po prostu stwierdził, iż rada jest tak upartyjniona i tak już jest wszystko ustawione, że on w żaden sposób nie może zrealizować nawet najmniejszych elementów wynikających z jego programu wyborczego. No bo oczywiście każdy z radnych, znając okręg, z którego kandyduje, no idzie do rady, że tak powiem, no z pewnym bagażem pomysłów, co można by zmienić, co należy wybudować, co należy wyremontować. No i jak rozumiem, ta sprawa też była opisywana przez prasę krakowską, no ten radny był bardzo mocno zdegustowanym tym, co zobaczył w radzie i właśnie wskazywał po pierwsze na upolitycznienie, a po drugie na totalną ignorancję jego racji, mówiąc górnolotnie, pragnień jego mieszkańców, tak? Czyli jeżeli, jak rozumiem, on zgłaszał pewne potrzeby i one były ignorowane na przykład przy podziale budżetu. Mnie takie emocje nie towarzyszyły, bo ja się jakby też podjąłem pewnego zobowiązania na 4 lata. Natomiast nie ukrywam, że jest to sytuacja i może być, myślę, dla większej ilości osób nieco niekomfortowa, kiedy widząc negację ze strony większości w Radzie, to nie może realizować podstawowych potrzeb mieszkańców swojego okręgu, widząc, jak te potrzeby w stopniu znacznie większym są realizowane wobec czy w stosunku do mieszkańców innego okręgu. Ja tu akurat nie mówię o być może o moim, ponieważ per saldo wydaje mi się, zresztą to powinni mieszkańcy określić, nie ja. Natomiast
w naszej dzielnicy są takie rejony, które są to bardzo istotnie upośledzone i pomijane przy podziale środków. Mówię tu na przykład o rejonie ulicy Rydla, czy o mieszkańcach ulicy Księdza Truszkowskiego, którzy kilkukrotnie do wszystkich radnych, także w zeszłym roku, zwracali się z takim naprawdę gorącym apelem o remont ulicy. To przypomnę, że to jest ta ulica, która stanowiła także alternatywną drogę podczas remontu Ronda Ofiar Katynia, który trwał bardzo długo i ta ulica rzeczywiście była wykorzystywana jako objazd, więc myślę, że te pretensje bardzo słuszne. No, jak mnie moja wiedza nie myli, nie znalazły odzwierciedlenia w reakcji dzielnicy. Bardzo często spotykamy się z wizytami mieszkańców czy przedstawicieli różnych placówek na Radzie Dzielnicy, których głos też nie jest wysłuchiwany, bo ja też rozumiem, że nie wszystkim prośbom możemy zadośćuczynić, ale myślę, że każdemu mieszkańcowi należy się rzetelna informacja o perspektywie. To znaczy, ja myślę, że mieszkaniec zrozumie, jeżeli dostanie odpowiedź, że na przykład w tym roku budżetowym ta kwestia nie zostanie zrealizowana, natomiast że może liczyć na częściową albo całościową realizację żądanego problemu w perspektywie roku, dwóch, trzech. No bo rozumiem, że takie zobowiązania w kadencji czteroletniej możemy podejmować. Więc to jest jeszcze takie moje wrażenie. Natomiast też możemy mówić o tym, ale ja absolutnie nie chcę jakby mówić o szczegółach, tylko to jest też takie moje wrażenie, że niestety dzielnica może, i podkreślam, ja nie chcę mówić konkretnie o czy wskazywać dzielnicę, natomiast dzielnica poprzez to, że zaciąga pewne zobowiązania, ale równocześnie rozdziela pewną sumę pieniędzy, może być elementem pewnych powiązań być osobowych, nieformalnych, towarzyskich, także organizacyjnych. Prawda? Czyli mamy pewne, myślę, że przeglądając uchwały nie tylko naszej Rady Dzielnicy, możemy wskazać takie organizacje, które są bardzo często przez Rady Dzielnicy wspomagane. To może budzić pewne wątpliwości, zastrzeżenia. Ciekaw jestem, czy w innych dzielnicach tak jest. No ja mam oczywiście informacje z naszej, natomiast to też jest przedmiotem jakiegoś naszego zainteresowania i myślę, że korzystając z okazji też mogę jakby zaapelować o kontrolowanie uchwał przez mieszkańców, przez wszystkich radnych, na co idą środki, na co są przeznaczane, w jaki sposób są wydatkowane, ponieważ czasem się zdarza tak, że my jako radni uchwalamy czy przekazujemy pewne pieniądze, a tak naprawdę nie do końca kontrolujemy, co się z nimi dalej dzieje i czy w sposób właściwy są wydawane. No i na koniec, jeśli mogę też, korzystając z takiej okazji, zwrócić się z takim formalnym apelem do przede wszystkim do mieszkańców, bo to jest też to, o czym mówiliśmy w tej pierwszej części. Ja bardzo bym chciał, żeby mieszkańcy interesowali się tym, co robi Rada, wiedzieli, kto jest ich radnym, kontaktowali się z nim i zinspirowali go do działań, zgłaszali swoje problemy, bo myślę, że tylko i wyłącznie aktywność mieszkańców, a tym samym przyszłych wyborców, bo to też trzeba mieć na względzie, może podnieść jakość czy pochwalanych uchwał, czy codziennej pracy radnych. A myślę, że o to nam wszystkim chodzi, żeby też mieć pewną interakcję z mieszkańcami, ze społeczeństwem. No bo jednak radny, który jest wyobcowany od mieszkańców, też nie ma takiej informacji zwrotnej, czy działa w interesie mieszkańców, czy nie. I ostatnie zdanie, bo już też nie chcę przedłużać. Ja, ale to już mówię zupełnie prywatnie, nie jako radny, ja chciałem generalnie bardzo podziękować Państwu jako fundacji za ten projekt, za pomysł w ogóle.
Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jak to się skończy w stosunku, jakby to powiedzieć, do naszej dzielnicy, to myślę, że im więcej takich projektów, im więcej takich właśnie inspekcji, że tak powiem, no bo jakby nagrywanie, czy w formie audio, czy w formie wideo, jest pewnego rodzaju właśnie takim zapisem twardym tego, co się dzieje na sesji, jak się radni wypowiadają, czy w ogóle zabierają głos, jakie mają zdanie, czy uczestniczą w obradach dzielnicy. Mówiąc krótko, za co biorą dietę. To pewnie dla mieszkańców powinno być i mam nadzieję, że jest interesujące. Także dziękując Państwu za tą inicjatywę, chciałem zachęcić inne organizacje, czy pozarządowe, czy jakieś stowarzyszenia, czy grupy mieszkańców. Patrzcie się na ręce swoim radnym, kontrolujcie, co się dzieje, bo to są pieniądze każdego z nas i te pieniądze mogą służyć każdemu z nas i powinny służyć. A to, że jest kryzys, czy jest nie kryzys, to tym bardziej sprawia, że te pieniądze powinny być wydawane rozważnie, a chyba nie zawsze są, więc jeszcze raz dziękuję i jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dziękuję.